Co, jak teraz loża szydercu? Ja już ci przeczytam, bo ja nie jestem w stanie tego z pamięci zdecydować. Ale to jest jakiś hit. To jest jakby hit. Marksistowska rudamenta. Marksistowska. To jest życie. Jak to się tak nazywa? Nasza grupa na Facebooku tam z tym menadżerem. Tak. Cześć. Ruda rudamenta. Też. To co, jesteśmy gotowi? Tak. Gotowi! Trzymasz to? Trzymam ci to, nalej sobie pitku. I głośniej się nie dam. Da się? Lej. Dobra, zaczynamy? No już się nagrywa. A, okej. Okay. Do ścięcia. Cześć, cześć. Kulawicza, cześć. No to co, a nie, jeszcze zregulowany. Podczas wywiadu też reguluje. Aha. Tak wiesz. No to co, w tym samym miejscu jesteśmy, w którym rozmawialiśmy z Knapsem, czyli White Raven Records. Jestem Kmieciu, Blender Art, ze mną BJN i DJ Adasz. Siemanko. Reprezentanci, cześć, cześć. Upojonych i NNJL. Zgadza się. Chłopaki, wydaliście, nie wydaliście jeszcze, jesteście przed wydaniem tak naprawdę. No, nie wydaliśmy jeszcze. Ja nawet nie mam, powiedzmy, tych kawałków skończonych, tak, z tego co wiem. Masz niektóre skończone, niektóre nieskończone, jeden numer masz z przesuniętym wokalem. No właśnie, tak. No jest Harmider, wiem. Tytuły kawałków są też kontrowersyjne. Na przykład Konik. Na przykład Konik. Tak mam tutaj napisane w kawałku Konik, bla, 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 bla. Tak, bla, tak, tak jest. Płyta nazywa się Płyta. Będzie to wydane fizycznie w ogóle? Będzie to epka wydana fizycznie. Epka wydana fizycznie, czy tak jest, tak jest. Revival. Tak jest. I to jest wasze wspólne dzieło z tym, że ono jest... po połowie rapowe, po połowie takie, powiedzmy, muzyczne. Mm-hmm. Skąd taki dosyć nietypowy pomysł koncepcyjny na to? Wiesz co, tutaj nie będziemy udawać, że był jakiś koncept na tą płytę, na tą epkę, nie było żadnego konceptu. Mm-hmm. Po prostu zrobiliśmy sobie jeden numer, potem zrobiliśmy drugi numer, potem, wiesz, ja z perspektywy, patrząc na to wszystko, stwierdziłem, że to się jakoś tam klei w całość, dodałem sobie początek, dodałem sobie koniec, coś tam wcisnąłem w środek. Nie, wiesz, jeżeli chodzi o koncept, nie lubię słuchać, jak masz, kurwa, 3 zwrotki, 12 refrenów, bridge, skrecze i wiesz, wszystko... również. To się, kurwa, różnimy. Jebany truskulu. Tak. No i wiesz, o co chodzi. Chciałem zrobić tak, że Adasz jest odpowiedzialny za muzykę, ja jestem odpowiedzialny za rap, ale żeby to zrobić po połowie, że wiesz... I tam, gdzie nagram 2/16, nie zrobię refrenu, albo zrobię, kurwa, 8, bridge i, kurwa, 7, wiesz, nie chciałem zamykać się w jakiekolwiek ramy. Chodziło o to, żeby mieć luz. Jak napiszesz 16, ona jest dobra i tam, wiesz, upchnąłeś wszystkie emocje, to po co się męczyć z drugą, która będzie chujowa? Mam z niektórymi mam niektóre takie właśnie numery, których słucham, że tak mi się wydaje, że oni te puenty na końcu już tych drugich, tam trzecich zwrotkach cisną na siłę. Nie wszyscy, wiadomo. Ale ja też jestem zmęczony, jeżeli, wiesz, ja nie słucham dużo już teraz rapu. Sprawdzam, wiesz, to, co się pojawia, ale lubię posłuchać sobie teraz muzyki, producentów i jestem zmęczony rapem. A że mam... Bogdana Zgrójca. Ja bardzo szanuję, wiesz. To jest to, co Zibi podsunął pytanie, rozumiem. Słuchaj, moim kolegom jest Kubik, nie? No więc co mam powiedzieć o takich fenomenach? Pozdrawiam Cypisa, pozdrawiam Kubika, pozdrawiam Quality. Fajnie, że jest na to popyt. Adasz, powiedz mi, czy ty kierowałeś się jakimś tutaj specjalnym kluczem przy tworzeniu muzycznej tej... No tak, jak tutaj Marcin powiedział, to był przypadek po prostu, nie? Mhm. Ja tak siedziałem w robocie i było, że zrób mi beat, bo mam taki kawałek i siedziałem w robocie ze sławkami w uszach i sobie robiłem te bity. Jakby dużo kawałków powstało przez remiksy, że mi podsyłał beat i mniej więcej jakoś tak klimatycznie trzeba było to robić. Mhm. I jakoś to powstawało razem potem wszystko, nie? Epka nazywa się Revival, czyli z angielskiego ożywienie, odrodzenie. Tylko że wy tak w sumie, kurde, się rapowo na pewno nie odradzacie, bo wy cały czas dosyć mocno zapierdalacie na bardzo wysokim biegu. I tu pytanie w sumie do ciebie, Marcin, bardziej, bo ja osobiście, tak, przesłuchając tych kawałków, tych tekstów, myślę, że to odrodzenie może się tyczyć właśnie tych tekstów, które są dosyć osobiste i które mogą wskazywać na takie odcięcie. Tak, ta płyta naturalnie się ułożyła tak, że zaczynam od numeru, gdzie
analizuję swoje życie pod kątem prawie, że próby samobójczej. Wiadomo, że trzeba emocje na maksa wycisnąć. Nie miałem takiej sytuacji w życiu, aczkolwiek no, postawiłem się w perspektywie takiej osoby. Poprzez te wszystkie brudne związki, to, że jesteśmy niedoceniani, bo pisząc numer, kim jest, jeszcze, wiesz, no, nie mieliśmy takich możliwości jak w tej chwili. I wiesz, taka braga na siłę, później, już mówiłem o tych związkach, później tam, wiesz, o trochę ochlaniu, no generalnie ten cały syf, który istniał w tamtym okresie, chciałem przelać, to jest dla mnie właśnie takie odrodzenie, że mogę się oczyścić z tego wszystkiego i tak jak pierwszy numer właśnie jest o tym prawie, że samobójstwie, to ostatni numer masz z taką nadzieją. To nie jest wesoły numer, ale już widać jaką iskrę. Jest to koncept, już na końcu złapaliśmy koncept i wiesz, otworzyliśmy sobie furtkę na następną epkę, bo będziemy kontynuować na pewno ten projekt, bo bardzo dobrze nam się razem pracuje. No, to chyba wszystko, co chciałem powiedzieć o tym. To zadam sobie teraz takie filozoficzne pytanie w sumie, jakby nawiązujące do tytułu jednego z kawałków. I chciałbym, żebyś krótko, w kilku słowach powiedział, kim jest BJN? To jest trudne zadanie, ale... Kim jest BJN? Kim jest BJN? Na pewno większość osób siedzących tutaj powiedziałoby raperem. Nie, jestem człowiekiem, który próbuje jakoś rozwijać swoje zainteresowanie muzyczne, ale przede wszystkim żyć i wiesz, tak jak kiedyś cały czas myślałem, że z tego rapu to będzie hajs, wiesz, to będzie koks, kurwy. Nie, i wiesz, przeszło mi to. Mam już 24 lata zaraz i jakoś tam... Wierzę cały czas, wiesz, bo gdybym nie wierzył, że coś tam się uda więcej osiągnąć, to kłamałbym ciebie. Aczkolwiek pogodziłem się z tym, że nasze życie toczy się, jak się toczy. Zarabiać musimy i radzić sobie w sposób, jaki sobie radzimy. A to wszystko dookoła jest tylko hobby. Kim jestem? No właśnie, bo... Tym jestem. W gościnnej zwrotce u Emila Blefa Eldo kiedyś nawinął, że nie jestem pesymistą, tylko jestem po prostu smutny. Mm-hmm. No i tak słuchając twoich kawałków, twoich tekstów na tej epce, można podobne wrażenie w sumie odnieść. Tylko pytanie, czy ty jesteś pesymistą, czy ty jesteś smutny po prostu? Ja jestem pesymistą mimo wszystko. Znaczy nie byłem pesymistą, życie nauczyło mnie być pesymistą. Wolę nastawić się negatywnie, tak samo jak teraz. My tą płytę szykujemy do mastera, już wiesz, zrobiliśmy już dwa klipy, będziemy robić trzeci, czwarty z wyjazdu na Enyo Tell Night, ale ja żadnych nadziei związanych z tym projektem nie mam. Ja zrobiłem coś dla siebie. Nie zrobiłem płyty, gdzie robię cały czas wielokrotne, gdzie cały czas przyspieszam. Zrobiłem pierwszy raz projekt, gdzie nie chciałem być od nikogo lepszy, tylko zrobiłem go w ten sposób, jak chciałem go zrobić. I z tego jestem najbardziej dumny. A też za chwilę do ciebie wrócimy. Ja tylko chciałem, bo się wgłębiamy po prostu w psychikę tutaj. Ty już się za bardzo nie wgłębiaj. No homo. Chciałem cię zapytać, bo w kawałku właśnie, który ja roboczy tytuł mam konik. Tak, niestety. Nie wiem, jaki będzie tytuł ostateczny. Oj, tak. Ja też nie wiem jeszcze. Ale to jest taki... No cóż. Ale to jest taki kawałek, w którym w sumie tak bez takiego przysłowiowego liścia figowego na jajach stanąłeś trochę przed słuchaczami. Mocno się otworzyłeś. Kręcimy się w złych rejonach. W okay. razie, wiesz, nie chodzi mi o tą kwestię dup, nie? Dupami zawsze wiadomo, są jakieś tam z nimi jazdy. Mhm. Natomiast ty tam wspominasz o swoim ojcu. Mhm. I czy to, wiesz, czy ten ojciec przypadkiem paradoksalnie jest też ojcem twojego sukcesu? W sensie takim, że wiesz, ukształtował cię w pewien sposób i dlatego teraz działasz tak, a nie inaczej. Dlatego znaczy, robisz to, moim zdaniem ojciec nie jest żadnym, wiesz, wyznacznikiem sukcesu. Jedynie mógł mnie jakoś tam ukształtować psychicznie, bo innych możliwości nie miał. I generalnie, znaczy wiesz, nie traktowałbym tego tak. Ten ojciec jest taką metaforą traktowania kobiet. Wiesz, tych turbomelanży i tego zostawiania i zmieniania. Wiesz, ja już też się tym wyżygałem na końcu i już nie chciałem tak żyć. No ale trzeba było odciąć grubą kreską to wszystko, co się działo. I to jest, mam nadzieję, jeden z ostatnich takich numerów. Chociaż no, szowinistycznie lubię sobie pocisnąć, bądź nie wykluczam jakichś storytellingów, bądź jakichś retrospekcji z życia, ale
jak na razie Konik jest ostatnim takim numerem i na następnej epce nie planuję już takiego numeru. Jest też o relacjach damsko-męskich, ale już uwikłany w metafory i nie mam ochoty już. Znaczy, poza tym takie obnażanie się z emocji też nie jest do końca dobre, moim zdaniem. Znaczy, słuchacz może sobie po prostu wejść w twoje życie. To, no, ja często nie znałem tej granicy, ja wszystko nawijam. No Konik jest bardzo szczery, jak go, no to jest hip-hop. To jest hip-hop. Pich byłby dumny. Słuchajcie, w sumie tutaj obu was o to zapytam, bo ostatnio rozmawialiśmy rok temu w marcu wychodził poprzedni nasz wywiad, a Dasza jeszcze tak. wtedy z nami nie było. Nie było go na świecie jeszcze, no. Jeszcze nie było go, był w planach dopiero. Co się zmieniło przez ten rok? U mnie na przykład fryzura od poprzedniego... Znaczy łysiejesz bardziej niż fryzura. Niedługo nie będziesz blondynem. Tak, no teraz jesteś na przykład trzeźwy, tylko nie tak jak rok temu. Znaczy ja byłem na kacu, już nie róbmy ze mnie Menela, wiesz, to była niedziela rano. No dobra, okej. Okay. Chciałem być na kacu? Prowadziłem auto, więc sio. Chciałem cię zapytać, jak przez ten rok od perfumów do teraz ewoluowałeś jako twórca muzyki? Jak się twoje podejście zmieniło na pewno, do tego, co robisz? Na pewno na perfumach byłem bardzo pewny siebie i myślałem, że jestem najlepszy, kurwa, wiesz, w ogóle. I taki ślepy byłem. Wydaje mi się, że odzyskałem wzrok i z tego bardzo się cieszę. Poza tym, wiesz, no tak jak już wcześniej wspominałem, ta analiza samego siebie pomaga tworzyć. Jak robisz kolejny projekt, nie musisz niczego udowadniać, tylko musisz udowadniać sobie i robisz... Dla mnie teraz największą frajdą jest robić coś jak chcę, a nie jak wymagają od tego ode mnie słuchacze, czy tam ktokolwiek. No i tak się zmieniłem. Zmieniłem się na pewno bardzo, jeżeli chodzi o podejście do tego wszystkiego. W życiu też mi się trochę ustabilizowało, ale to ostatnio, więc za szybko by o tym mówić. Wszystko idzie jak na razie w dobrym kierunku. A ty, Adasz, bo w sumie ty tak przez ostatni rok dopiero tak naprawdę wszystko nabrało tempo u ciebie. Jakbyś miał porównać siebie właśnie tak sprzed roku, zanim popełniliście chociażby Hologramy, które są przecież teraz w sumie takim największym waszym hitem na chwilę obecną. Jak u ciebie się to zmieniło? No mnie się to na tyle zmieniło, że przez poznanie ludzi z NNJL, czyli tam Pajna, Nocnego, Gadza, Enzu, wiele fajnych mod poznaliśmy tam i to mi na pewno dużo dało, bo dostałem takie zajawki, żeby wiesz, pokazać też, że potrafię jakoś i szukałem jakichś nowych technik do tego, żeby te kawałki miksować. Jakąś tą perkę układać. Żeby jakoś inaczej sample ciąć, żeby to miało jakieś, wiesz, było jakoś wyjątkowe. Żeby nie odbijać od kalki ani nic i przede wszystkim nie robić z lupów, nie? No chociaż czasem mi się zdarzy, ale to wiesz, to zawsze jest jakoś to pomiksowane, to jest zestreszowane albo pocięte coś, wiesz. Nigdy nie miałem tak, że zrobiłem bit typowo jakby z jakiegoś kita albo, wiesz, jakoś no z paczki, właśnie, nie? No właśnie, będą mówić, że Adasz Kubi producent, nie? I... Hologramy, ja no właśnie, chciałem powiedzieć, że Nunowi tutaj... Ale ja się dziwię, że bitowa policja w ogóle tego wie, jeszcze, nie? Jesteś za mało znany, wiesz co? No, całe szczęście. Nie, ale generalnie progres zauważam bardzo, nie? Słuchajcie, teraz takie mam ultra ważne pytanie w sumie, tak dopierdalając się bezpośrednio, łapiąc już za wersję, także kamery obie w gotowości, wszystkie mikrofony. Jestem gotowy. Niech się tylko obróci tutaj. Dziękuję. Gdzie ja to miałem? Czy można cię trzymać za słowo, Marcin, w kontekście właśnie tego, co nawijasz? Czyli jeżeli wasze podwórkowe korpo bez biznesplanu wypali, to czy zadbasz o mnie, Marcin? Oczywiście. Ty wiesz, przeżyliśmy razem hip-hop camp i to no. Więc przeżyjemy wszystko. Nie, no oczywiście, jeżeli podwórkowe korpo wypali, to najbardziej mi chodziło o to, że chłopaków z Upojonych chciałbym gdzieś tam wyżej popchnąć, aczkolwiek nie jest powiedziane, że chłopaki z Upojonych popchną wyżej mnie, bo mamy naprawdę mocną stajnię ostatnio. Tak, to prawda. Dzieje się. To prawda. A ty jesteś taki trochę nieśmiały, co, czy nie? Troszeczkę, no. Troszeczkę, tak. No właśnie nawijasz o tym, że głupio się czujesz, jak cię ludzie propsują, przebijają tobie twoje zwrotki. Ja sami mieliśmy sytuację też, staliśmy, pamiętasz, jechaliśmy na koncerty wtedy do Sopotu, do Chojnic i w McDonaldzie... To było super. Randomowi ludzie, chłopacy, nie, podbili. Tak. Nie oswajasz się z tym? Cały czas masz problem, żeby coś tutaj... Znaczy to jest przyjemne, nie, na pewno. Aczkolwiek ja nie rozumiem. Znaczy, no nie mogę... No po prostu wiesz o co chodzi. No mnie też to cieszy, aczkolwiek no nie rozumiem tego. No, ja w swoim mniemaniu jestem, wiesz, no to jest moje hobby i cieszę się, że tak się dzieje, aczkolwiek no nie rozumiem tego. Nie mam, wiesz, wytłumaczenia.
Właśnie, rok temu ciebie z nami jeszcze nie było na wywiadzie, Adasz, i chciałem ciebie zapytać, jak z chłopakami załapałeś kontakt w ogóle, jak się poznaliście? No, pojechałem na teledysk do Swag Mafii 3, zabrał mnie tam kolega Hanyt i się poznaliśmy tam, puszczałem wtedy pierwotną wersję bitu do hologramów, się zgadałem z Marcinem, jeszcze pamiętam, jak mi później mówili, że się ze mnie śmiali, że to jest w ogóle, nie? A tu nagle, jak im puściłem bit, to trochę zmienili zdanie, nie? I tak jakoś wyszło. Generalnie bit do hologramu został zrobiony w marcu 2015 roku. I on przeżył tyle, przeszedł, kurde, tyle zmian i tak dalej. Mercy, że jesteś tu. No, ale fajnie, no. A powiedz mi, poza tutaj Upojonymi, czy w tym roku będzie można cię gdzieś jeszcze usłyszeć? Czy jakieś tam projekty inne się kroją naokoło? Kawałek instrumentalny na NN Yodelfam mixtape, teraz na Synestezji wyszło to No Thanks. W Square Quality będzie leciał teledysk z Wacem, nakręcił go tam w Nicei i fajny projekt wyszedł w ogóle. Też długo to trwało bardzo. I tak, co mi teraz do głowy przychodzi, no tak myślimy z Nocnym nad remiksem Explosion, Calvi i Remi, żeby zrobić jakiś banger typowo, żeby ludziom gnieść czaszki, nie? I tak jakoś planów trochę jest. Jestem ciekaw, ile z tego wyjdzie, nie? Tak naprawdę, bo też plany, czy to wyjdzie, to jest druga sprawa, nie? Druga rzecz. Na Revival macie zaplanowane dwa klipy, tak? Z tego, co, tak, tak. Co się dowiedziałem. Mamy zaplanowane cztery klipy. Cztery? Dwa już są zrobione. Okej. Okay. Jeden będziemy robić w maju, na początku maja, bo czekamy za odpowiedzią od takiej jednej dziewczyny. I teraz mówiłem już chyba na początku, tak, że bierzemy GoPro i będziemy robić taki vlogowy klip do właśnie podwórkowego korpo, żeby pokazać, jak to wygląda. Od środka. To korpo. Wszystkie, tak, to korpo. Te podróże, melanże, hotele, wiesz, wszystko chcemy uwiecznić. I zrobić taki, no, takich klipów było dużo, nie? Na przykład, ale my takiego nie mamy. Na przykład Sitek też zrobił z wyjazdu, nie? Na wakacje. Ale my takiego nie mamy i tak sobie zapragnąłem, żeby coś takiego powstało. Fajnie się będzie to potem oglądać. Oczywiście, mam nadzieję. Będzie w końcu ten śpiewany kawałek, tak wiesz, od A do Z, od początku do końca. Znaczy nie wiem, czy... Tak, podziękuję ci. Nie wiem, czy zauważyłeś, ale konik jest taki trochę. Tak, znaczy, ja wiem, tam... jest to cały czas konwencja rapowa, nie? Jest. Kulowo-rapowa. Podwórkowe korpo to będzie takie... No, podwórkowe korpo, chociaż... To będzie takie bardziej... No jest, jest. Tak, tam masz ten refren już bardzo, bardzo mocny. No i jest taki bridge z Marianną. On jest kontrowersyjny, powiem szczerze. No ja wiem. Mocno poszliśmy w pop, ponieważ miałem na to kurwa ochotę i chuj. Dziękuję bardzo. Szanuję to. Ja również. Okay. Ale ja też szanuję, że słuchałeś jako Truskul. Uszy mi krwawiły. Ale... Spodziewałem się. Przyznam się szczerze, nie sprawdzam newschoolowych tracków, prawie wcale. Natomiast wiadomo, no, przygotowywałem się do wywiadu, to przesłuchałem, ale też jestem w stanie, powiedzmy, wiesz, przesłuchać to i jakoś tak na chłodno. Ja mam taki problem z newschoolem, nie? Mi on nie podchodzi, natomiast ja słyszę, że coś jest dobre na przykład, nie? W tym danym gatunku. A nowa płyta Dwa Sławy? I co teraz masz powiedzieć, co? Gagatku, jak się z nimi widzisz zaraz? Drogi Jarku, drogi Radku, nie będę z nimi robił teraz wywiadu. A, myślałem. Ale jeżeli już mnie pytasz, no to kurczę, no wiadomo, wybrałbym tam jakieś swoje 2-3 kawałki, które mi podchodzą. Natomiast w większości muzycznie jest dla mnie nie do przebrnięcia ta płyta. A w takim razie TD, nowy? Aha, dobra, nie brnijmy w ksywki. DTKJ. Słuchajcie, wy zrobiliście New School, tak naprawdę. Ta epka jest New Schoolowa. Ta epka jest wielogatunkowa. Nie chciałbym jej... Mam nadzieję, że jak ktoś będzie jej słuchał, to będzie miał... O, był ten Adasz, wiesz, a nie, że o, fajny New School. Fajny old school, fajny true school, tam pomieszaliśmy trochę. Ja sobie wrzucam to w szufladkę New School akurat, aczkolwiek chciałem was o coś innego zapytać. Pomimo, że działacie, powiedzmy, w takim nowoszkolnym nurcie, to ty, Marcin, no wiadomo, gdzieś tam kiedyś raczej robisz bardziej klasyczne rzeczy. Apollo Brown. Lubisz sobie zajebać jakimś follow-upem, na przykład do Łony masz na tej epce. Tak. To nic nie znaczy. Tak. Tam twój ulubiony cytat smarkowy na okrągło jak rondo. Adasz też siekał jakieś tam nunowe bity, słyszałem. I chciałem was zapytać, kogo w sumie tak z tych
staroszkolnych graczy. Na chwilę obecną cenicie najbardziej, wracacie do jakichś tam nagrywek. Z płytą u mnie, do której będę zawsze wracał, do dwóch płyt w sumie. To jest PZ Nun. Wiadomo, te dwie płyty, muzyka klasyczna i poważna, to będą płyty, do której będę zawsze wracał. Naprawdę. To, co tam jest klimatycznie zrobione, to mnie to w ogóle zabiera w inne miejsce, nie? Jak to słucham. Eternia chyba. Najmocniej na mnie oddziaływała. Chociaż wiadomo, PZ tam szósty zmysł to było katowane, ale jako pierwsza płyta, jako płyta, chyba Eternia. Mimo wszystko kiedyś. Ja taką anegdotkę opowiem. Dawaj. Trochę. Trochę. Byłem w Sopocie na festiwalu hip-hopowym, to było jakiś tam rok temu w wakacje. Mhm. I na tym festiwalu grał Leszek właśnie i grał też między innymi zespół Dwa Sławy. I była taka sytuacja, że podczas koncertu Eldo, wiadomo, tam sobie Leszek nawija, właśnie i z Eterni jakieś tam nawijał też kawałki. No i kurczę, w sumie pod sceną nie było jakoś super dużo ludzi, jak on nawijał, bo wszyscy czekali na Dwóch Sławów i innych. Smutne, tam, co? No, troszeczkę smutne, aczkolwiek też no nie ma się co dziwić. No ale widzisz, ale sitka jadą, nie? Teraz za wypowiedź, że no, bo dla osób po 30 nie ma miejsca na scenie. No, wydaje mi się, że wyciągnięta jest trochę z kontekstu jego wypowiedź. No, no uważasz, że kto zrobi teraz większe wyświetlenia? No, Eldo nową płytą czy Bedi? Nie, no Bedi, oczywiście, że Bedi. No to zrobi, chyba nie? O to Sitkowi właśnie chodziło. Też niepotrzebnie trochę go tak jadą za prawdę, bo jest miejsce dla legend. Ja mega szanuję, bardzo się jaram. Ja bardzo bym chciał, żeby Eldo miał kurwa 10 milionów wyświetleń pod swoim klipem. No, na pewno. Ale nie da się. Nie da się tego przeskoczyć, bo słuchacz rapu to jest młody słuchacz. Tak, dokładnie. Dlatego on szuka wzorców nie w starych dziadach, tylko w I wracając w młodych tutaj, osobach. Leszek gra ten swój koncert, no i nagle publika zaczyna kwiczeć, piszczeć, dziewczyny głównie, nie? Mhm. I gdzieś tam patrzeć za scenę, nie? No. Aż się sam Leszek obejrzał, nie? Za sceną pojawił się Radosław Jarosław. Gdzieś tam chłopaki później podbili z boku, przy barierkach stanęli, no to pod sceną generalnie zostało naprawdę bardzo mało osób, a reszta poszła sobie strzelać selfie z Radkiem, Jarkiem, snapchatować. O, smutno. Tak dalej. Nie pamiętam w sumie, od czego ten wywód miał być. Aha, odnośnie anegdotka, odnośnie tego, że Eternia. Tak, Eternia, no. Taka przykre. Smutna, przykra anegdotka. A to pokazuje tylko, że no... Niestety, niestety. No właśnie, jak jesteśmy już przy tym Bedim... Kurde, bo to jest kontrowersyjny temat. Ciekawy temat. Chcesz mnie zapytać, czy mam pieprzyk nad chujem? Jagła dzisiaj powiedział, że masz nad głową. Bo Jagła jest oryginalny. Jagła jest oryginalny. Co wy o tym wszystkim myślicie? Bo kurde, bez sensu zupełnie, myślę, zaczepka. Totalnie bez sensu. Natomiast ja chciałem was zapytać, jako ludzi, którzy powiedzmy bardziej niż ja na pewno obserwują to, co teraz się dzieje aktualnie w tej scenie, czy on ma tak zwane papiery na to, żeby komuś mówić... Oczywiście, że ma, bo nie ujmując nic każdemu z młodych wilków, no to kurwa, chłopak się wyróżnia. Znaczy, kim ja w ogóle jestem, żeby kogokolwiek oceniać? Moim zdaniem... Nie, no jako słuchacz rapu. Tak, no, moim zdaniem ten chłopak jest jakiś. Mhm. On jest kurwa jakiś. On potrafi się zaprezentować, pobujać... Tak! Poza tym, o kim jest mowa po młodych wilkach cały czas? O pieprzyku nad chujem. No zrobił? Zrobił. Ma fenomenalny talent do tego, żeby zwracać na siebie uwagę, czyli jak najbardziej się udaje. Spinanie się na niego, że jest jakiś taki albo siaki, no kurwa wywołuje skrajne emocje, czyli robi wokół siebie szum, czyli robi wokół siebie fame, czyli wokół siebie tworzy pieniądze i o to mu pewnie chodzi. I kibicuje mu, bo nie jest kurwa słaby, nie? Moim zdaniem naprawdę nie jest słaby. Zajebiste ma niektóre numery, niektórych trochę nie kumam, ale mam prawo ich nie kumać. No, jestem po prostu słuchaczem i coś mi się podoba, coś mi się nie podoba. Na pewno nie można powiedzieć, że jest kurwa słaby. Tyle. Będziecie na kolejnej edycji Wilków? Oczywiście, oczywiście. Mateusz, czekam na zaproszenie do grona znajomych. Nie, no bo tak też przed chwilą rozmawiałem z Knapsem, przepraszam, przed wami. I tak szczerze mówiąc, kurczę, to jak najbardziej myślę, macie opcję, perspektywę tego, żeby tam być. I tak sobie już w głowie powiedzmy, ja sobie lubię tak troszeczkę pomyśleć, kto mógłby tam się znaleźć. Mhm. I szczerze mówiąc, myślałem właśnie, że już tam wcześniej po tym, jakby hype gdzieś tam w Poznaniu, gdzie tutaj zaczęliście sporo grać, zaczęliście gdzieś tam jeździć też z NNJL na koncerty. Zgadza się. Że już się załapiecie na przykład
może na tą edycję, ale może jeszcze było za wcześnie. Natomiast... Czy wiesz, na pewno byłoby miło, bo jest to jakieś wyróżnienie. Mhm. Aczkolwiek jak nic takiego się nie stanie, to świat mi się nie zawali. Mhm. Nie? No miło, na pewno fajnie by było być, ale też no, to nie jest priorytet. Mhm. Priorytetem jest robić fajną muzykę. Mhm. A wszystko dookoła to jest otoczka. Przynajmniej dla mnie. Nagroda za to, co robisz. Dokładnie. Revival, kiedy premiera? Nie chcemy sobie nakładać ram, że wiesz, płyta wyjdzie 27 maja o godzinie 15. Mamy gotowe 15. Dwa klipy. My jeszcze do końca nie zamknęliśmy miksu. Mhm. Jeszcze to wszystko idzie do Julasa, pozdrawiam. Do mastera. A wszystko na ostatniej prostej. Ale wszystko jest na ostatniej prostej, wiadomo, to jest wszystko pozamykane, fity już są dograne, jestem zadowolony. Wszystko już ma jakiś kręgosłup, kształt i teraz tylko kwestia... Naprostować ten kręgosłup. Tak. Nie, kwestia, nie wiem, kiedy ten wywiad wyjdzie. Aczkolwiek, no miesiąc, gdzieś miesiąc, od dzisiaj. Od dzisiaj. Wcześniej się już na pewno pojawi pierwszy singiel, później drugi, później trzeci, później czwarty. Tam też jest 9 numerów, w tym 2 instrumentalne i tak dużo zrobiliśmy wideo, więc... No, wycisnęliśmy tą cytrynę na maksa. A powiedzcie mi coś, ja też, wiadomo, to są nieoficjalne póki co informacje, ale możemy też zdradzić, bo możliwe, że już do tego czasu ten kawałek wyjdzie. Mhm. Zrobiliśmy kawałek w 10 osób nawet. Wow. I ten kawałek ma w ogóle ciekawą historię. Ostatecznie Adasz zrobił nam remix do tego kawałka i na Adasza bicie wszystko będzie nagrane. Dzięki Bogu. Dzięki Bogu, tak, rzeczywiście wyszło dużo lepiej. Ciężko było podejść do zwrotki, która tak naprawdę gdzieś tam, powiedzmy, pokazuje ciebie jako przekrój sceny rapowej w Poznaniu? No dlatego też mówiłem ci, że nie mam ochoty się już z nikim szarpać o pozycję, że robię teraz rap jak uważam, a nie jak, wiesz... Chciałbym, żeby... Znaczy wiesz, no to jest tak, że gdybym chciał pokazać na tym przekroju swoje umiejętności techniczne, no to zrobiłbym to inaczej. Też tam podszedłem do tego dość z dużym luzem. Nie chciałem się szarpać. Jeden chłopak poleciał, nie? Wyrywnie bardzo, tak. Widać, że jest młody i ma zajawę. Ja to szanuję. Ja nie, że jestem wypalony, aczkolwiek już po prostu nie wiem. Mam ochotę to robić tak, jestem stonowany. Mam ochotę to robić tak, jak uważam, a nie tak, jak chcieliby tego słuchać i tyle. A ty, Adasz, z kolei tak każdemu dogodziłeś trochę tym bitem, nie? Mrrr, tam się starałem w aranżu wszystko jakoś tak zrobić, że tu ktoś jest bardziej truskulowy, to masz ten klasyczny hi-hat werbel, a tu... Mam nadzieję, że będzie go dobrze słychać. Tak, myślę, bo ja tak, tylko trzymam ten mikrofon jako samozwaniec. Tak, ale jestem, kurwa, raperem, nie? No dobrze, słuchajcie, to Revival EPM. Kwiecień gdzieś, tak? Tak, słuchaj, no zawsze miałem marzenie, żeby... zacząć, bo to jest mój pierwszy solowy projekt, znaczy solowy, duet z producentem, ale no solowy, jeżeli chodzi o rap. No więc zawsze miałem takie marzenie, żeby wypuścić jakiś tam pierwszy czy drugi klip, czy tam preorder w swoje urodziny. 17 kwietnia mam 24 urodziny i zrobię wszystko, aby to się pojawiło w tym terminie. Piszcie do mnie na PriffFunki, podamy adres Marcina, można wysyłać majtki. Można. Nie można. Przepraszam, kochanie. Nie można. Nie można. To co, chłopaki? Tyle chyba na dzisiaj. Na pewno się spotkamy jeszcze, jak wydacie tą epkę. Mam nadzieję. Może porozmawiamy wtedy jeszcze z Łukaszem, z Jagłą, bo też macie w planach, prawda? Już. Duet odwlekamy, tam... ale w końcu powstanie, bo nie możemy bez siebie żyć. No to co, wielkie dzięki, BJN, DJ Adas. Dzięki bardzo. Kmieciu, Blender Art. Pozdrawiamy serdecznie, salut. Dzięki. Upojeni label. Ta. Ta. Fajnie wyszło? No, chyba okej, okay, no.